Minecraft to bardzo ciekawa gra. Z jednej strony jest urocza, śliczna, piękna, świetnie się w to gra, a z drugiej strony posiada tyle mrocznych sekretów, że głowa mała. Zapewne wszyscy bądź większość tutaj zgromadzonych słyszała już o Herobrine, Entity 303. Płcia 11, o tym trochę w dzisiejszym filmie. Czy wielu, wielu innych mrocznych tajemnicach z tego świata. Nie wiem jak was, ale mnie, choć za specjalnie w Minecrafta nigdy nie grałem, zawsze bardzo ciekawiły. I właśnie dzisiaj zajmiemy się czymś w tym stylu. Zajmiemy się mrocznym sekretem Minecrafta i sporządzimy wokół niego małe śledztwo oraz postaramy się go wyjaśnić. Mowa tutaj oczywiście o mrocznych dźwiękach występujących w jaskiniach w Minecrafcie, które zapewne nie jednego z was przeraziło na maksa. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się analizą dziwnej anomalii związanej z podejrzanymi dźwiękami występującymi w jaskiniach w Minecrafcie. Wiecie, tymi dźwiękami. Zatem myślę, że będzie ciekawie. No i tak, moi drodzy, wbiliście 2,5 koła kciuków w górę pod poprzednim filmem, zatem zgodnie z obietnicą przed wami jedyny i niepowtarzalny krzyk pterodaktyla. Tak jest, jesteście zszokowani. A jeżeli ten film zdobędzie 2000 kciuków w górę do końca tego tygodnia, to w przyszłości także będziemy przyglądać się innym zagadkom Minecrafta, o których jeszcze może nie wiecie, czy coś. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę jeszcze, nim zaczniemy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Naprawdę jesteśmy blisko, a czasu coraz mniej. No i cóż, skoro formalności mamy za sobą, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść tajemnicy przerażających dźwięków w jaskiniach w Minecrafcie. Osobiście nie mogę określić się fanem Minecrafta. W zasadzie gra ta nigdy za bardzo mnie nie interesowała, niemniej od czasu do czasu pewne legendy czy anomalie tego świata mniej lub bardziej przykuwały moją uwagę. Przykładowo opowieści o ikonicznym Herobrine, Liku, Entity 303. Niektórymi z nich byłem nawet do tego stopnia zajarany, że zrobiłem na ten temat kilka filmów, które raczej delikatnie mówiąc są, znając życie, świadectwami mojego niezrozumienia tematu. Nie wiem, boję się tego oglądać. Całkiem niedawno przeglądając YouTube'a natrafiłem na pewien film, który bardzo mocno przyciągnął mnie swoim tytułem i był on stricte poświęcony dziwnym odgłosom w jaskiniach w Minecrafcie. Zbadałem chwilę temat i stwierdziłem, że to naprawdę ciekawa tajemnica, a ostatnie filmy pokazały, jak bardzo mocno ciągnie mnie do wyjaśniania tajemnic gier. Zatem lecimy. Gra obfita jest w różne dźwięki otoczenia, które uruchomią się w zależności od tego, co w danym momencie będziesz robił. Jedne są z reguły normalne, zwyczajne, nie niepokojące, natomiast inne, no już trochę inaczej. Te inne właśnie są określone mianem Minecraft Cave Sounds. Odgłosów tych jest 19, usłyszysz je, kiedy zagłębisz się w te mroczniejsze partie świata gry, typu jaskinie, kopalnie. Wiecie, lokacje położone typowo niżej. Są one oparte na konkretnym algorytmie, który uruchomi się, kiedy znajdziesz się w miejscach ciemnych bądź podziemnych. Działa na podstawie oceny nastroju od 0 do 100%. Jeżeli wskaźnik ten osiągnie 100%, uruchomi się losowy dźwięk właśnie spośród tych 19, a wartość zostanie zresetowana. Niemniej, co sprawia, iż te dźwięki są aż tak szczególne? Jak zapewne przekonaliście się przed chwilą, diabeł tkwi w atmosferze. Bowiem kiedy usłyszysz coś takiego akurat w chwili, kiedy eksplorujesz mroczne zakamarki, tym bardziej kiedy twój ekwipunek świeci pustkami, a ty na swojej drodze spotkasz tego jednego gościa, którego naprawdę spotkać byś nie chciał. Czy to ptak? Czy to samolot? A może to Drax, który stoi tak nieruchomo, że go nie widzimy? Wciąż istnieje wiele możliwości, a jednocześnie wiele niewiadomych. Czas przyjrzeć się temu bliżej. No, a może innym razem. Niemniej chodzi mi o to, iż kiedy usłyszysz naprawdę niepokojący dźwięk w bardzo niepokojącym miejscu, świecącym pustkami i ciemnością i dodatkowo stresogennym niebezpieczeństwem, z pewnością poczujesz niepokój.
Tym bardziej, jeżeli na swojej drodze napotkasz na jakieś pozostałości pradawnej cywilizacji, to znaczy gościa, który był tu przed tobą, ale nigdy go nie spotkałeś. Dosłowną kopalnię, szyb kopalniany, z tymi wszystkimi torami, umocnieniami, całą resztą. Niemniej właściciela czy też twórcy nie ma nigdzie w pobliżu, bo jesteś tu sam, a po chwili słyszysz dźwięk, który sugeruje obecność kogoś jeszcze. Kogoś bardzo niebezpiecznego i niegościnnego. Ale przecież nikogo tam nie ma. Nikogo. No właśnie. I to jest ciekawe. Czy słyszeliście kiedykolwiek o Minecraft Crash Theory? Jeżeli nie, to szybka lekcja historii. Przerażające dźwięki słyszalne w jaskiniach w Minecrafcie, o których do tej pory mówiłem, zostały wprowadzone od wersji 1.13. Od tamtej pory gracze, słysząc je, stworzyli pewną teorię dotyczącej jaskiń, a raczej kopalni. Pustych kopalni pozostawionych przez... no właśnie. Teoria ta łączy wszystkie 19 dźwięków wraz z tym, co słyszymy na ikonicznej płycie 11 oraz płycie numer 13. I wszystkie te poszlaki złożyły się na powstanie teorii mówiącej, iż w jaskiniach w Minecrafcie miejsce miała ogromna katastrofa i śmierć grupy górników. Być może całość była jedynie wypadkiem, albo faktycznie istniał sprawca. I być może był nim Herobrine. Właśnie poczułem, jakie to dziwne uczucie, kiedy wracasz do Herobrine'a w 2021. Niemniej, wracając, upiorne dźwięki jaskiń w rzeczywistości mają być echami dawnych wydarzeń. Wydarzeń z pewnej katastrofy, która miała tam miejsce. I nim przejdziemy do czegokolwiek, by stwierdzić, czy to nadinterpretacja, czy może faktycznie coś jest na rzeczy, przesłuchajcie wszystkie 19 dźwięków, ujmijmy to chronologicznej kolejności. Nie wiem, czy to dobre określenie, niemniej posłuchajcie, jak mógł brzmieć wypadek, który spowodował śmierć wielu górników. I jak? Co usłyszeliście? Czy łączy się wam to w jakąś logiczną całość? Dajcie koniecznie znać teraz w komentarzach. Według mnie faktycznie coś może być tutaj na rzeczy i raczej teoria ta jest w jakimś stopniu prawdziwa. Całość stanie się jeszcze ciekawsza, jeżeli umieścimy dźwięk pierwszy oraz czternasty w spektrogramie. Twarz Creepera wyryta w częstotliwościach. To nie może być przypadek. Coś naprawdę jest na rzeczy.
I nawet jeżeli teoria nie jest prawdziwa, to faktem jest, że dźwięki te są na tyle przerażające, że zapewne nie jeden z was mógł mieć po nich koszmary. Niemniej oczywiście to nie koniec tej teorii, ponieważ wspomniałem tutaj jeszcze o płycie 11 oraz płycie numer 13. Zatem sprawdźmy, jakie mogą mieć powiązania ze sprawą. Gra oferuje nam 13 płyt do zebrania. Większość z nich to bardzo miłe, wpadające w ucho melodie, z wyjątkiem 11 oraz 13 płyty. Zacznijmy od 13, bo jest dużo prostsza i nie jest tak ikoniczna jak 11. Jak zdążyliście już usłyszeć, jest to miks totalnie bolących dźwięków, po których usłyszeniu moje uszy krwawią. Niemniej zdaje się to być połączenie dźwięków z kopalni właśnie. Jakby płyta 13 była nagrywana właśnie gdzieś w terenach kopalnianych. Natomiast schody zaczynają się przy okazji płyty 11. Fizycznie zdaje się być rozbita na kilka kawałków. Niemniej jedyną rzeczą, która zostanie rozbita po usłyszeniu jej, będą wasze uszy albo serduszka. Bowiem to, co zostało na nie nagrane, jest kompletnie ekstremalnie przerażające. Płyta wydaje się być nagraniem ostatnich chwil życia pewnej osoby, która właśnie utknęła w kopalni. I jeżeli połączymy to z poprzednimi dźwiękami oraz całą tą teorią, prawdopodobnie jest to jeden z górników, który ewentualnie przetrwał katastrofę, to całość stanie się jeszcze ciekawsza. Potencjalny górnik ucieka, następnie robi sobie przerwę, by użyć pewnego przedmiotu, spekuluje, że to zapalniczka, następnie ponownie zaczyna biec, tym razem szybciej, by następnie zostać zaatakowanym przez... No właśnie, nie wiadomo kogo. Niektórzy uważają, że to Herobrine, inni, że Creeper, że jakaś zupełnie inna istota. Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Pewnym jest natomiast, że mamy do czynienia z prehistorycznym przodkiem typowego youtubera 2021, który będąc w kopalni o 3 w nocy, spotkał Hagiego Wagiego, przezroczystego, w kopalni o 3 w nocy. Co niektórzy uważają nawet, iż mamy tutaj do czynienia z samym Steve'em, który był jednym z górników, który przetrwał katastrofę, a następnie udało mu się uciec. Oczywiście zrobi się jeszcze ciekawiej, jeżeli dźwięk płyty 11 umieścimy w spektrogramie. Wówczas otrzymamy liczby 1, 2, 4, 1, 8. Nie wiem, do czego jest to odniesienie. A obok... No właśnie. Z pewnością przerażające dźwięki słyszalne w jaskiniach w Minecrafcie, a także płyta 11 i płyta 13 to jeden z największych sekretów tej gry, a przynajmniej według mnie jeden z tych najciekawszych.
Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie oraz czy chcielibyście więcej tego typu materiałów w przyszłości, jeżeli ten oczywiście wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę. Zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Zostało nam mniej niż miesiąc i mniej niż 6 tysięcy do tego czasu, więc powinno się udać do tego czasu. No, musi się udać. Ja tymczasem zapraszam was do obejrzenia moich poprzednich materiałów, wyczekiwania także tych następnych, a także wpadajcie na mojego Discorda, Instagrama i całą resztę, wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i to już byłoby na tyle ode mnie w dzisiejszym filmie, ja jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału do tego momentu, do usłyszenia wkrótce, mówi do was Monar i pamiętajcie, że mimo wszystko, w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Oj, jak to pasuje do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia wam wszystkim, cześć!